Karnawał już przed nami, a ty się boisz zrobić w domu pączki? Za chwilę zdradzę ci kilka moich sprytnych tipów, co zrobić, aby na pewno się udały. Mleko podgrzej do 38 stopni, następnie przelej je do dzieży. Do mleka dodaj 100 g świeżych drożdży, następnie 2 łyżki mąki, a także łyżkę cukru. Całość dokładnie wymieszaj. Tip pierwszy, drożdże nienawidzą przeciągów. Zadbaj o to, aby ich nie było. Tip drugi, rozczyn z miską wstaw do ciepłej wody. Dzięki temu drożdże szybciej zaczną pracować. Pamiętaj o tym, aby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. Rozczyn cały czas rośnie, a ja teraz wybijam 10 żółtek do dzieży miksera, które będę ubijał z cukrem. Pamiętajcie o tym, aby białek nie wyrzucać. To mój sprytny sposób. Zrobię z nich bezę. Do wybitych żółtek dodaję cukier oraz cukier puder. Całość mieszam na puszystą masę. Jaja mam już ubite na puszystą i białą masę. Na chwilę odstawię robot, bo nie będzie mi potrzebny. Wow, zobaczcie jak zaczyn wyrósł. Był w ciepłym miejscu bez przeciągów. Taka sprytna rada. Teraz do dzieży dam mąkę oraz dodam zaczyn. Mój kolejny sprytny tip to wykorzystaj hak i robot kuchenny, aby całość zagnieść. Do tak połączonego ciasta dodam teraz nasze puszyste żółtka z cukrem. Teraz dodam dwa składniki ostatnie, spirytus i masło rozpuszczone. Uwaga moja, czemu dajemy spirytus? Powoduje to, że pączek nie pije tłuszczu. Zobaczcie jak pięknie ciasto urosło, wyrosło, a tu widać bąbelki, czyli pęcherzyki powietrza, które świadczą o tym, że była idealna temperatura, a także idealnie dobrane składniki. Teraz ciasto wyłożę na blat i zacznę wałkować. Jeżeli wałka nie macie, bądźcie sprytni. Do tego użyję na przykład butelki. Przy pączkach ważna jest temperatura. Będę smażył je w smalcu w temperaturze 180 stopni Celsjusza. I teraz uwaga, kolejny tip. Mój sprytny pomysł na pączki. Zanim pączka włożę do tłuszczu, należy wrzucić kawałek ziemniaka. Jest to stary sposób naszych babci, aby się na pewno nie przypaliły i nie wchłonęły zbyt wiele tłuszczu. Do czarnej roboty był czarny fartuch, do białej jest biały. Zobaczcie, ile pięknych pączków powstało dosłownie w kilka chwil, korzystając z moich trików i moich sprytnych rad. Szprycowanie to bardzo prosta sprawa. Wystarczy wziąć pączek, zrobić delikatne nacięcie i napełnić go do pełna pysznym kremem bądź marmoladą. I gotowe. Pełen kremu. Taki powinien być idealny pączek. Jeżeli moje sprytne triki wykorzystasz, raz, dwa, trzy powstaną pyszne pączki i każdemu się udadzą. Napisz mi koniecznie w komentarzu, z czym je lubisz? Z marmoladą, czekoladą, może z budyniem? Czekam na wiadomości, z czym macie problemy w kuchni. Chętnie Wam pomogę.